nie. Nie. Dam. Pracą jest segregowanie, zbieranie posegregowanych odpadów w żółte, niebieskie i zielone worki. Szkło, papier, plastik, szkło. Ta praca jest pożyteczna, bo jest coraz więcej śmieci i nasza planeta Ziemia może zginąć. Ma różne cykle, jakby można powiedzieć. Tak samo jak, my się rodzimy, żyjemy, dorastamy, dojrzewamy, starzejemy się, pracujemy, potem idziemy na emeryturę, w końcu umieramy. Pogadać. Gazetki i mieszanka. Gazetki i mieszankę wpisać, tak? Czekaj, poczekaj, poczekaj. Już? Nie, czekaj, już, dobra, ja mogę już. Już. Dobra, jest. Dobra, pojechał. Poczekaj, poczekaj. Dobra. Z naszych prochów powstaje nowe życie. To tak w kółko się powtarza. Kiedy cały cykl się zamyka, wtedy się nic nie marnuje. Pracujący to niepełnosprawni nie są straceni, ale są tak jakby po recyklingu. Chodź, mamcia, chodź. Jedna zielona, druga czerwona, bo nie ma tych rękawiczek. Nie mam na co narzekać. Mam jest swoje, idę do domu. Tak jest najlepiej. Przesunąć proszę. Rób folię, dzieciaku, powiedziałam. Panosik, zawołaj na belotnicę, żeby szkło zabrał, dobrze? Małgosia, proszę upychać tą folię i całą torbę dawać, dobrze? Ja nie mogę wytrzymać z tą panią. Muszę być przerwy, czekaj, czekaj. Ja pracuję, staram się jak mogę, jak potrafię i ten. A ona się do mnie czepia. Proszę przysuwać. Ja jestem brygadzistą od 9 lat. Ja jedną osobę tu pracy nauczyłam. Lubię krzyknąć, nie powiem, że nie. Ale na nieraz trzeba. Tomek! Ona musi się na kimś wyżywać. Ja też już siły nie mam. Mam prawo, bo jestem chory. Też osobą na serce, na nadciśnienie. Tu weko nie wymagam od innych pracy. Żeby ta praca szła solidnie i dokładnie. Dla nas najważniejszym elementem jest to, żeby on dobrze pracował na swoim stanowisku pracy. Staramy się im tak te stanowiska pracy dobierać, a są różne, żeby odpowiadały one jak najbardziej ich umiejętnościom i możliwościom. Tak, żeby do maksimum wykorzystać ich potencjał pracy. Firma czy stowarzyszenie Ekon jest absolutnie firmą rynkową, jest przedsiębiorstwem. Jako takie podlega wszystkim prawom rynku,
i musi przynosić określone zyski, określone przychody. Nikt nie będzie do działalności dopłacał. Doskonale wiecie, w zeszłym tygodniu było otwarcie ofert w przetargu. Co się będzie działo teraz, nie wiem. W związku z powyższym jest kilka rzeczy zasadniczych, które dotyczą kadr. Jeżeli się z CIT-ą nie dogadamy, musimy być przygotowani na to, że w pewnego dnia nagle trzeba będzie podziękować 150 czy 180 osobom. Będzie to związane z bardzo dużą redukcją pracowników, której bardzo nie chcemy, i działania, które podejmowaliśmy przez ostatni rok bardzo intensywne, zmierzały do tego, żeby ochronić pełny nasz skład pracowników. I jeszcze raz, to co Małgosia podkreśliła, nie wprowadzamy nerwowości, bo do tej pory wiemy, co się dzieje dalej, nie wiem. Koniec kropka. Ekon nie powstał po to, żeby zarabiać pieniądze i zwiększać cały czas wydajność pracy, tylko po to zatrudniać jak największą liczbę osób niepełnosprawnych. Dzień dobry. Na tym to fajnie, fajne koleżanki są, koledzy. On tak lubi, jak się głaszczy go tak. Agnieszko, do roboty się przykładać teraz, bo ja już siły nie mam. I czuć mnie wody, przynieś jak możesz. Jaka śmierdząca jestem. Wczoraj chyba przyjechałaś. Dziękuję ci bardzo, Wiciu. No, według mnie mi się wydaje, że jestem dobrym pracownikiem, a jak to ocenia dyrekcja, to nie mogę powiedzieć tego. Jeżeli kierownictwo jest ze mnie zadowolone. Po prostu ja jestem tak przyzwyczajona do pracy, ja tego nie zmienię już. Małgosia! Proszę upychać tą folię. Powolna jestem, że ten, że co ja zrobię, taka jestem, jaka jestem, tak. Tutaj te niepełnosprawności to chyba nie przeszkadza, ale ludziom niektórym to przeszkadza, że... Przepuszczasz szpety kolorowe dzieciaki. Wszyscy tak pracowali szybciej jak ja, to by szybciej szło. Ale ja nie mogę od niektórych ludzi tego wymagać ze względu na stan zdrowia. Ja uważam, że Małgosia pracuje jak potrafi. Ja nie mogę od niej zbyt wiele wymagać ze względu na stan zdrowia. Ja bardzo rzadko na nią krzyczę po prostu, ale to jak sytuacja zmusi. Dostała okrzan od pana Pawła i się wyżywała na nas w piątek. Dlatego musi, w domu męża nie ma, to się w pracy musi wyżywać na kogoś, na kimś tam. Zbieraj folię, co szukasz, Małgosia. Zbieraj, pracuj, dzieciaku kochany, ja się nie do ciebie nie mam już. Bo ja już stoję 10 minut zegarkiem. Moje relacje z Małgosią są od tego, że ja wymagam od niej, od jako pracownika, żeby solidnie pracowała i pomogła drugim. I to są takie relacje zawodowe między mną a Małgosią. A w sprawy prywatne to mnie ona nie obchodzi. Ja nie mogę. Ledwo żyję. Zaraz padnę tutaj, będę leżał. Bo jak jeżdżę autobusem, czy tam tramwajem i w metrze, to
czasami się śmieją, czasami gadają coś o, wytykają palcami o ten, że pracuje, to różnie. Czasami mówią, że dobrze, masz zajęcie, a czasami mówię, co ty, pracujesz w takim śmieciach, a ja mówię, wcale nie pracuję w śmieciach, tylko przy sortowaniu od surowców wtórnych. I ten, i później się nie śmieją. Zobacz, o, jakie kaczuszki. Te kaczuszki są ładne. To jest mój narzeczony Konrad Kątny. To jest narzeczona Małgosia Górecka. Mówiliśmy się na sortowni. Mówiliśmy się w DHL-u. W DHL-u się umówiliśmy na galaretce. Taka ta bitą śmietaną. Moja mama nie miała nic przeciwko no, temu. Nie za bardzo, ale później to jakoś ją przekonałam i powiedziałam, że to jest moje życie i że nie będzie się wtrącać. Starsza, młodsza, ja powiedziałam na młodsza. Choroby mamy swoje. Bo ja jestem po porażeniu mózgowym. I psychicznie jestem. I od urodzenia. Nie usiadła na kolanach i powiedziałam, że musimy się za ręce iść, podzielił się. Usiadła, a mama tam słuchała za drzwiami jej mama. A mama, co, chcecie się zręczyć? A ja powiedziałam, że tak chcę. Widzę, jak czy mnie kochasz? Kocha, buzi. Buzi było. A później po jakimś czasie powiedział, że mi kupi pierścionek. I mi kupił pierścionek jeden, ale ja zgubiłam. Taki pierwszy. Bo na taśmie. Taki pierwszy pierścionek. Mi wypadł z rękawiczką. No i. Ona płakała. Pierścionka nie mam. A on mówi: nie martw się, kupię ci drogi. Czy całujemy się zawsze w pracy? No. Po co matka krzyknie, że... Naszym marzeniem jest się pobrać. Znaczy, warunki ekonomiczne są brutalne. Niestety, żeby utrzymać miejsca pracy tych kilkudziesięciu osób, które zostały, musieliśmy w związku z nową sytuacją prawie 200 osób zwolnić z pracy. W grupie tych zwolnionych 200 osób, niestety zwolnionych, był również Konrad Kątny. Natomiast on stał się ofiarą tej sytuacji. Co ja mam robić? Ciężko pracę znaleźć. Gdzie pójdę, to nie chcą. Nie bardzo nieprzyjemna jest choroba nasza psychiczna. Ja szybko pracuję, bardzo wolno teraz pracuję. Miłego weekendu. Starałam się pracować jak najszybciej, ale tak jeden góry tych było tego towaru, to jak? Pan Sławek
powiedział, że jeśli się nie poprawię z pracą, to zwolnią mnie. A ja powiedziałam, panie Sławku, ja się poprawię. I obiecałam, że się poprawię. Obiadek jest. No moje życie z Małgosią takie jest średnie. No właśnie. No Małgosi dużo pomagam, ona również mnie. Także pomagamy się nawzajem. No i bardzo nam się miło mieszka tu. Praca Małgosi w fabryce Ekon. Znaczy mi się bardzo fajnie tam chyba jest. No, wydaje mi się, że Małgosia jest szczęśliwa właśnie jak chodzi do pracy, bo ona ma tam zajęcie no, tych koleżanek, kolegów. No właśnie chodzi o to, no, często myślę o tym, jak mnie na przykład nie będzie, jak ona sobie tam da radę z tym wszystkim. Bo raczej to trzeba troszkę kierować. No. Jak włączam na YouTubie Guns N' Roses, uczucia, tak? Gdy słucham tej piosenki, to obrazy. Chciałabym jak w tym teledysku, ale niech on najpierw spłaca te kredyty. Mama powiedziała, że do ślubu chyba nie dojdzie. Ja wiem. Nie wiem. Może kiedyś. No zostali najlepsi. Niestety prawem Darwina zostali najlepsi i z nielicznymi wyjątkami ci, którzy pracę mieć muszą, bo bez niej nie przeżyją. Kiedy znowu cię zobaczę? Kiedy znowu cię zobaczę? To nie raczej. Dużo tego tam zostało jeszcze? A tak to by było dobrze, bo ta pani mnie denerwuje. Ewa, proszę na taśmę, ja już się tym zajmę. Nie denerwuj się, ja już to sama załatwię. Dobra, włącz tą maszynę. Może jest bardzo miła kobieta, że... Tak, na końcu. Miła kobieta, najlepsza moja koleżanka. Jestem zadowolona. Chciałam powiedzieć, że bardzo ją podziwiam. Małgosia, Małgosia, narzeczona moja dziewczyna, szkoda nie maluj, zatęskniłem za nią. Z Ekonu, ty piszą do mnie koledzy do Ekonu, piszą, tęsknią za mną bardzo, kiedy, pytają się, kiedy ja wrócę do Ekonu, a ja im piszę, mi się dobrze powodzi, mi się nie chce wrócić tutaj. Małgosi się podobało, ta lokomotywa się podobała i ta się podobała. Po ślub z Małgosią, Góreczką, że śluby są bardzo drogie. Many trzeba mieć. Ksiądz chce dużo pieniążków.
Chodź, Ewa, pokażę ci coś. Za takie coś taką karę wrąbała. Ja strasznie tego nienawidzę, ja ci powiem. Ja bym surową karę wlepiła za to. I to porządną raz, a dobrze. A z dzisiejszej pracy to jestem tak sobie zadowolony. Najbardziej lubię i szanuję tych ludzi. A że są chore i pokrzywdzone przez lot, to już nie jest ich wina. Bo wiadomo, że, nie, że na otwartym rynku pracy żaden pracodawca ich nie przyjmie. Chcę tej pracy, bo ta praca mi dużo daje. On tak weźmie pieniążki, a przede wszystkim pomoc od siebie, że ja coś od siebie daję. A jakbyś straciła pracę, to nie daj Boże, ja ci tego nie życzę. Roboty nie znajdziesz nigdzie. Bo mnie jak zwolnią, ja se radę dam, ale ty nie. Dzień dobry. Długo czekałeś? Zastanawiałaś się o tym, co ci mówiłem? Tak. Co myślisz o tym, o tym ślubie? Myślę. No. Cały czas myślę. Wiesz, bo trzeba złożyć papiery. Ale ty masz kredyty. Najpierw spłacisz te kredyty. I dopiero. Można na razie bez ślubu, ale musisz kredyty. Najlepsza dla mnie jest ta myśl, że jestem pożyteczna, potrzebna, że się nie obijam.